Śremianie rozliczają się z fiskusem. Urząd Skarbowy w Śremie przekonuje, żeby PIT-y składać przez internet, bo to najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania podatkowego. W ubiegłym roku PIT przez internet przesłało ponad 20% podatników. Ja bardzo zachęcam wszystkich podatników do składania zeznań przez internet, ponieważ po pierwsze jest to prosta, szybka forma złożenia zeznania, po drugie unikniemy obowiązku czy konieczności przyjścia do Urzędu Skarbowego. Po trzecie, system informatyczny tak weryfikuje nasze dane, które wprowadzamy do zeznania, że nie pozwala nam na popełnienie błędu w wyliczeniu podatku do zapłaty, nadpłaty, wyliczeniu kosztów, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Ci, którzy z internetem nie radzą sobie najlepiej, mogą PIT złożyć w tradycyjny sposób w Urzędzie Skarbowym lub za pomocą poczty. Pamiętajmy o tym, że to gmina ponad 30% odpisu właśnie podatkowego wraca tutaj i otrzymuje z powrotem, a dzięki temu możemy polepszać infrastrukturę, budować lepsze miejsca w przedszkolach, place zabaw, prawda, i wiele jeszcze innych atrakcyjnych elementów. Odpisy od PIT z roku na rok są większe. W bieżącym roku jest to kwota ponad 25 milionów złotych, która w ratach, 12 ratach wpływa do budżetu gminy. Można powiedzieć, że to jest ponad 8% więcej w roku rozliczeniowym 2013 w stosunku do 2012. Czyli jakby uzasadnione są nasze apele o to, żeby ludzie skrupulatnie rozliczali się w Urzędzie Skarbowym w Śremie. Rozliczać można się do końca kwietnia.